się zazieleniło. No, proszę Państwa, szukamy grzybów. Dzisiaj w innym miejscu. Bardzo tu zielono. Pośród igliwia, pszczółce, zielone listeczki. Szczawik zajęczy się zieleni. Pięknie. Dużo szczawika zajęczego, ale grzybów nie widać. No, idziemy dalej. Patrzymy, szukamy. Masz nożyk? Mam. To jadalne. No podobno. Nie wiem, czy nie chcę nożyk, bo to... Ładnie pachnie. Podobno lepiej niż pytawki. On tak trochę przypomina taką farbę, co się ulicę maluje. Kojarzysz to? Jak malują pasy? Takie białe ten? I to taki zapach ma. Co to dasz? Coś ty? Cyklastopory? Jezus. Siwa. Weź tu, dewie, bo się drzwi. Ale piękny. O, powiedz. Ślimak, idź stąd. Cyklastoporek. No one tutaj zawsze rosły w tym miejscu. Co? No. Nie, raczej nie. Nie, no zjadłem, ja bym na 100% wiedział, że to jest to. No nie wiem. Tu są, ale takie malutkie. Ale one są takie zupełnie małe. Ale nawet centymetra chyba nie mają. No takie niby tak. No tu jest też, ale zjedzony. No, patrzymy. Coś tu dzisiaj słabo.
No ale zobaczymy, może coś się trafi, słuchajcie. Tu się trafiały borowiczki. Całkiem ładne. Na razie nic nie widzę. No chodzimy, szukamy dalej. Dobra, będzie coś, to się włączę na razie. Proszę Państwa, tutaj się posiłkuję światłem. Znalazłem taki ciekawy okaz grzybka. Nie grzybka, przepraszam, śluzowca, proszę Państwa. To się nazywa wykwit piankowaty. To jest śluzowiec, znany jako wykwit zmienny lub masło czarownicy, co ciekawe. No i może powodować astmę, alergiczny nieżyt nosa. I tu co ciekawe, ekstrakt z wykwitu piankowego wykazuje podobne jak antybiotyki działanie na niektóre tutaj bakterie. I co tu jeszcze się możemy dowiedzieć? On ma takie właściwości, że służy za model do zrozumienia mechanizmu przetwarzania RNA. W Meksyku jest zbierany i spożywany. Mieszkańcy Karpat ukraińskich także smażą i jedzą plazmodia tego śluzowca. W smaku przypomina jajecznicę. W skandynawskim folklorze wykwit piankowaty jest uważany za wymioty chowańca czarownic. No proszę Państwa, taka gaść informacji, no nie znam na pamięć, oczywiście posiłkowałem się tutaj internetem, ale ciekawa rzecz. Szukamy grzybów, niestety wyzbierane, proszę Państwa, wyzbierane dość obficie, że tak powiem. Są ślady, że tak, chciałem powiedzieć, żerowania grzybiarzy, no obierania, zbierania i tak dalej, niestety tylko borowiki ceglastopora i to w takiej symbolicznej ilości, malutkie okazy, malutkie owocniki i w zasadzie takie właściwie do słoiczka. No zobaczymy, jedziemy jeszcze w inne tutaj miejsce w okolicy, może się coś trafi, proszę Państwa, może się coś trafi. No ale dzisiaj fajna pogoda. Mogło być wprawdzie cieplej. Jest około 14 stopni. Nie ma wiatru. Słońca też nie ma, dość pochmurno. Po drodze tutaj, jak jechaliśmy, to trochę kropił deszcz, ale już nie kropi. Dość wilgotno. No i tu były grzyby. Zobaczcie.
ktoś już grzybki zabrał. Stąd niestety. Jest wtorek. Dużo ludzi zbiera teraz, no bo jest jakby no wysyp, tak? Się zaczyna. Na to wygląda, że się zaczyna wysyp, proszę Państwa. Na razie słabo, nie? No ale grzyby są ogólnie. Tylko ktoś inny je zabrał. To śluzowiec jest, wiesz? Ten wykwit piankowaty, to jest śluzowiec, to nie grzyb. Co to? Proszę? Pokaż, pokaż, pokaż. To, co po... To jest trujący? Pokaż. Aha. To chyba jest trujący. No, proszę Państwa. Takie coś. Kto wie, co to jest? Szanowni Państwo, no dobra, coś tu się znalazło. Co? Żaba? Gdzie on był? Aha. Proszę Państwa, idziemy jeszcze na inne miejsce, bo tutaj trochę dużo ludzi. Cały czas słychać, albo ktoś chodzi, albo ktoś gada, albo coś. Konkurencja, konkurencja. Ale cośik jest, nie? Pachnie jak ciastko takie. Maślane. No proszę Państwa, jesteśmy w innym miejscu. Tutaj bywały koźlarze grabowe, ale nie widzimy na razie żadnego. No myślę, że akurat tego grzybka, no fajnie byłoby znaleźć, fajnie. Ja mam z zeszłego roku koźlarze, tylko ja nie wiem, czy to są grabowe, czy to inne, ususzone, ale tak pięknie pachną w słoiczku. Takie czarne są. Ale taki bardzo grzybowy zapach. Pokaż. Jelowik. Pokaż do kamery. O proszę bardzo, i jest znalezisko. Drugi borowiczek w roku. W tym dniu. Nie w tym roku. W tym dniu. Borowik oczywiście szlachetny. A cegla stoporych jest kilka. A jakże? Pewno. A co ma nie być? A są? A jak? No dobry znak, słuchajcie. No i borowiczki. Takie nierobaczywe. Nierobaczywe te sprzed paru dni tak samo. Eleganckie. Ale pachnie. No. A pod czym on rósł, widziałeś? Pod drzewem. Myk. I do torby. Proszę Państwa, tutaj dwie torby są przygotowane, jakby coś tam. Koszyk by się przydał jakiś taki. Najlepszy koszyk byłby. Słucham? No idziemy. Na pewno tam będzie coś. To nie ma siły, żeby nie było. No także, proszę Państwa. Zobaczymy. Na razie się rozłączam i do zobaczenia za chwilę. Proszę Państwa, bieda. Bieda. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Oho, coś jest. No chyba. Proszę Państwa, mówię, nie ma nic, a tu? Zobaczymy. Co to jest? No, borowiczek. Trzeci. Dopiero trzeci, ale słuchajcie, jak jest czegoś mało, a jest, to się człowiek cieszy bardziej. No dobra. No i tu coś jest.
Maślaczki. Słuchajcie, maślaczki modrzewiowe. Maślaczki modrzewiowe. Malutkie, a tu modrzew. No ale oczywiście chodzi o ten modrzew. Dobra. No, nie jest tego dużo. Ale tak popatrzymy, może coś jeszcze obok będzie. Ale to raczej ma szansę. Chociaż. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, proszę Państwa. Mały, ale jest. Pyk. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No, nie zdziwiłbym się. Ja mówię, że nie ma, seriami nie ma, ale już dwa w jednym miejscu. Tu malutki maślaczek, ale ja go jeszcze może nie będę zbierał. Dobra, trzeba skitrać. Słuchajcie, kitramy. O, kitramy. Tutaj, o, widzicie, torba. Koszyk byłby lepszy, ale torba. Mniej miejsca zajmuje, jak się złoży. Patrzcie. Śliczne. Gdzieś mi ucieka. Maślaczki modrzewiowe. Taka, słuchajcie, takie kombo. O, trochę nadjedzone, ale okej. Maślaczek modrzewiowy. Pod modrzewiami. Na pocieszenie. No to jest taka chyba dzisiaj miejscówka ostatniej szansy. Bym powiedział. Bo już żeśmy byli w kilku miejscach, nie było nic. No to chociaż tu. Ale ja jestem przekonany, że coś tu jeszcze jest. Proszę Państwa, ale takie kapelusze poukrywane mi się chowają. Słuchajcie, to jak polowanie. No. Tych małych to nie zbieram, słuchajcie, tych maślaczków, niech one sobie urosną. Jeszcze może, tak patrzę. W tym rejonie borowiczki się trafiały w poprzednich sezonach. Akurat nie dosłownie w tym miejscu, ale były. Więc jest szansa. No, coś wiem. No, nie widzę więcej, ale. Ale, Aleksandra. O! Co ja tu widzę? Słuchajcie, widzę coś w krzaku. Widzę coś tutaj. Nam się chowa. Co jest? Maślaczek. Trochę taki stalawy. A jeszcze jeden. Maślaczki. Proszę bardzo. Maślaczki. Przepraszam za te manewry kamerą. Jeszcze jeden, ale to już taki suchy. No i tu mamy, proszę Państwa, urobek. Ale piękne. Może ja je do tego, do długiej torby dam. Proszę Państwa, jakie wspaniałe. Tutaj dziwnego grzybka znalazłem. Nie wiem, co to za grzybek. Taki. Możesz zobaczyć. No, maślaczki modrzewiowe, proszę Państwa.
Ale piękne! Proszę Państwa. Śliczne. Tutaj chyba jest... Nie, tu też może nie. Na pewno. Na pewno, że więcej. Jeden grzybek? Ja w ręce. Ale... O Jezus. Ja nie wiem, co to za grzybek jest. Przekładam, wiesz? Te będą maślaki, będą z maślakami, a... Widzicie? Rozdzielimy, bo one brudzą jednak. Sobie założyłem rękawiczkę, słuchajcie, bo maślaki maślaczą, nie? Mam taką cechę. No, maślaków trochę jest. Dobra, a tutaj mamy już borowiki i koźlarz. Proszę Państwa, koźlarz jeden. Nie wiem jaki, szczerze powiedziawszy. Jeszcze nie zidentyfikowałem, ale był jeden koźlarz. No dobra, to zbieramy się. A tutaj maślaczki. O, i tu jeszcze jeden. O, jeszcze jeden był. Maślaczek. Na pewno by się jeszcze coś ich znalazło, ale wiecie to. Trzeba byłoby tak jak pies z nosem przy ziemi. No teren też jest dość trudny, tutaj pewnie mniej ludzi chodzi. Sosna, słuchajcie, modrzew, świerk, tutaj mamy grab. Grab. No w tym roku koźlarze to mało było, nie znalazłem zbyt wiele. Może to grabałowy jest koźlarz, nie wiem. Nie wygląda, ale nie jestem jakoś bardzo biegły w koźlarzach, także... Proszę? No. No, to suchutko.
Co ty tam masz? A, maślaczka. No ale coś jest. No proszę Państwa, jesteśmy w suchszym nieco miejscu lasu. No i niestety nic tu nie ma. Żadnych grzybek nie ma. No nic w tym znaczeniu, że nic z naszego dzisiejszego tutaj celu, czyli grzybów, o tym mówię. Ale troszeczkę niżej było dużo, widzieliście. No także nie jest tak najgorzej. Ten ostatni obszar okazał się w miarę owocny. No ale to nie jest, słuchajcie, zbiór na miarę naszych oczekiwań. To jest troszeczkę za mało, no ale na pocieszenie, no to musi nam wystarczyć. No zobaczymy, jeszcze słuchajcie, myślę, że będą bardziej owocne grzybobrania w tym sezonie. No tak, z tego co w internecie można wyśledzić, wyczytać, no to tam w niektórych miejscach są potężne wysypy, słuchajcie. No a tutaj to tak jak widać. Na razie jeszcze nie. No dobra, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy poprzez las. Do widzenia.